są już ze mną w studiu goście, a konkretnie pani dr Kamila Kamińska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aneta Długopolska-Mikinowicz. Dzień dobry. No właśnie, drogie panie, będziemy rozmawiali o projekcie, który nazywa się WRO Open Up. I takie moje pierwsze pytanie na początek. Czy Wrocław to miasto tolerancyjne? Bo jest taki mit naszego miasta, który opowiada o tym, że jest to niezwykle otwarte, wielokulturowe miasto. No oczywiście miasto spotkań. I czy to jest prawda? Jak panie uważają? Znaczy, właśnie pan redaktor tutaj robi bardzo ciekawy zabieg personifikacji miasta, tak? Czyli nagle miasto Wrocław staje się jakąś osobą, która jest albo tolerancyjna, albo nią nie jest. Tak. Miasto Wrocław, na ile się orientuję, ma jakieś 650 tysięcy mieszkańców. Ja ucieknę od odpowiedzi na to pytanie, bo to jest pytanie podejmowane co jakiś czas przy każdym ataku rasistowskim, czy tym podobnych historiach, które niestety się wydarzają w naszym mieście. Tak samo jak się wydarzają w każdym mieście w Europie albo nawet na świecie, jeśli mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Z całą pewnością pewnym ekstremum jest zarówno mit o tym, że jesteśmy miastem spotkań, miastem wielokulturowym i tak dalej. To są nawiązania oczywiście do wypowiedzi Jana Pawła II, do książki Mikrokosmos Normana Davisa oraz do PR-u naszego miasta sprawnie uprawianego przez władzę. Więc to jest jedno ekstremum, w którym my się świetnie czujemy, że oto to jest takie miasto. Drugie ekstremum to jest ekstremum, które każdy atak, który czasami ma miejsce, jest uogólniany na to, że wszyscy mieszkańcy Wrocławia to są rasiści, neonaziści i jakieś straszne postaci. Oba zjawiska, czy oba rysy charakteru naszego miasta mamy. Zarówno mamy we Wrocławiu coś, co jest niespotykane na skalę polską. Mianowicie mamy kilka placówek oświatowych prowadzonych przez mniejszości wyznaniowe. Mamy meczet. Proszę sobie wyobrazić, tak, że jest meczet we Wrocławiu, aczkolwiek parę osób mówi, że to nie jest meczet, bo nie ma minaretu. Mamy szkołę żydowską, mamy przepiękną synagogę, mamy tradycję festiwali różnych wielokulturowych i z całą pewnością mamy całą masę mieszkańców, którzy podobnie jak wspaniali ludzie z Fundacji WRO Open Up, Nomada czy wielu innych, działają na rzecz wielokulturowości, dialogu i tolerancji. Mamy również czasami swastyki na murach i mamy też niechlubne sytuacje związane czasami z marszem.